No i nadchodzi ten super moment, w którym jesteście zaproszeni na rozmowę do firmy marzeń. To tutaj polecam takie duże stop i po pierwsze uświadomienie sobie, że rozmowa rekrutacyjna to jest rozmowa partnerska. To nie jest tak, że tylko wy musicie się pokazać i tylko wy musicie przekonać potencjalnego pracodawcę, żeby chciał was zatrudnić. To też jest wasza robota w tym, żeby poznać tego pracodawcę i zobaczyć, czy chce tam pracować. Ale żeby ta rozmowa poszła dobrze, no to warto też się przygotować na takie rzeczy, które na pewno się pojawią na tej rozmowie. Po pierwsze, sprawdźcie, na ile wasze doświadczenie, umiejętności korespondują z tym, co potrzebuje dana firma na danym stanowisku i tak uczciwie sobie odpowiedzcie, w czym jesteście dobrzy i co macie, a czego musielibyście się nauczyć, bo firmy nie zawsze zapraszają tylko od razu ludzi, którzy spełniają w 100% te kryteria, często zapraszają, jeśli nawet w 80-70%, ale warto mieć tą świadomość i umieć powiedzieć też uczciwie, co potrafię, czego nie potrafię.